Bitwa pod Monte Cassino to jedna z najbardziej zaciętych walk w czasie II wojny światowej. 80 lat temu wojska alianckie pokonały siły niemiecko-włoskie. Zwycięstwo w tej batalii pozwoliło aliantom ruszyć na Rzym. Duży wkład w wygraną bitwę miał II Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa. W walkach zginęło ponad 920 żołnierzy, niemal 3000 było rannych, a 345 uznano za zaginionych. Sieradzanie upamiętnili tych, którzy poświęcili swoje życie dla naszego kraju. Przy kościele garnizonowym odbyły się uroczystości. Warto z tego miejsca podziękować Państwu za to, że jesteście dzisiaj. To bardzo dobrze świadczy o Sieradzanach, ale również i organizacjach tych, które w sercu mają to, co wydarzyło się 80 lat temu pod Monte Cassino, ta heroiczna walka. To bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo wielokrotnie powtarzamy, że nie ma przyszłości bez przeszłości, bez pamięci. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Hufiec ZHP Sieradz i organizacje kombatanckie. Odmówiona została modlitwa w intencji żołnierzy walczących o wolną Polskę. Przy tablicy żołnierzom walczącym o niepodległą Polskę złożono kwiaty i zapalono znicze.